witajcie w Plus TV. Dzisiaj opowiem Wam o pewnej rzeczy, o którą zapytały mnie przynajmniej dwie osoby. Dwie osoby pytały mnie o to, jaki jest mój stosunek osobisty, prywatny do świąt Bożego Narodzenia. W chrześcijaństwie widzę, że idą pewne mody. Te mody wiążą się z tym, że pewne rzeczy wyciąga się, tak jakby podnosi się znikąd do piedestału i ludzie się tym zachwycają. Teraz widzę, taką modą jest kreacjonizm i modą jest nieświętowanie świąt Bożego Narodzenia. I o to zostałem zapytany, co ja o tym sądzę. A ja powiem wprost, uważam, że to jest głupota. Głupota, głupota i jeszcze raz głupota. W związku z tym, że wiele osób ulega wpływowi mediów. Na YouTube krąży filmik, do którego link też dostałem, o tym, jak święta Bożego Narodzenia są świętami pogańskimi, gdyż zostały kultywacja, że tak powiem, tych świąt, ta geneza tych świąt wywodzi się ze świętowania innych pogańskich bogów. Jest to po części prawda, ale musimy się cofnąć mniej więcej 2000 lat temu i w ogóle się zapytać, czy święta jako takie to są święta, czy nie są święta. Czy Jezus Chrystus urodził się w grudniu, urodził się 24, święta są 4, 5, 6 bodajże, o ile dobrze pamiętam, 24, 5, 6, czy urodził się w ogóle w grudniu, czy urodził się w roku bądź zerowym, bądź pierwszym roku naszej ery. No właśnie, jeżeli otwierasz gazetę, czy otwierasz portal internetowy, czy też patrzysz swoją komórkę, to nawet data, która jest, świadczy o tym, że jesteśmy w nowej erze. Co to jest nowa era? Bo kiedyś mówiło się, że przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Teraz mamy nową erę, czyli erę po narodzeniu Chrystusa, czyli kalendarz, który liczy się od urodzin Jezusa Chrystusa po dzień dzisiejszy i to, co było przed urodzeniem Jezusa Chrystusa, i w ten sposób datujemy. A musimy sobie zdać sprawę z tego, że ten kalendarz został ustalony i to już z błędem koło 500 roku naszej ery. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że rok zerowy lub też rok pierwszy, w zależności od tego, jak kto liczy nowej ery, to nie jest rok urodzenia Chrystusa. W ciągu mojej podróży przez te ponad 20 lat z chrześcijaństwem już różne teorie były. Teorie, które cofały narodzenie Jezusa Chrystusa przynajmniej 8 lat wstecz, czyli do starej ery, i które powodowały, że sugerowały, że błąd, który jest w obliczeniach tego dnia urodzenia Jezusa Chrystusa, powinien być do przodu, czyli Jezus powinien się urodzić, z tego co pamiętam, najsłynniejsze, że tak powiem, teorie głoszą, gdzieś w granicach 5, 6 roku naszej ery. Co ważne, nie wiemy, w jakim dniu się Jezus urodził, nie wiemy nawet w jakim miesiącu, bo nie wiemy dokładnie, kiedy spisy były przeprowadzane. Pamiętacie, że Józef z Marią szli na spis i w trakcie, który został zarządzony, i w trakcie wtedy Maria poczęła. Nie mamy danych historycznych, a w związku z tym nie możemy się do tego odnieść. No i cóż, i mamy problem. Czy w ogóle święta Bożego Narodzenia to są święta Bożego Narodzenia? Według mnie, jeżeli patrzeć na daty, to się nie zgadza. Natomiast co jest ważne w świętach Bożego Narodzenia? Jeżeli chrześcijanie zwracają tylko uwagę na bombki, choinkę, karpia i tym podobne rzeczy i na to, żeby pójść na pasterkę, no to oczywiście jest to trochę tak dziwne i trochę nie teges. Natomiast ja uważam, że święta jako symbol narodzenia Jezusa Chrystusa, święta Bożego Narodzenia, są fajnym czasem, są świetnym czasem, są może czasem, którego
ludziom brakuje, gdyż zauważcie, że nawet w Izraelu ludzie obchodzili najróżniejszego rodzaju święta na bazie jakichś wydarzeń historycznych, które miały być przez te święta, że tak powiem, powielane z pokolenia na pokolenie. I w ten sposób patrząc, że święta są pewnym symbolem chrześcijaństwa, oczywiście dorabianym symbolem chrześcijaństwa, bo nie ma tu w Biblii żadnej wzmianki o świętach Bożego Narodzenia, czy też o czczeniu świąt Bożego Narodzenia. Jakkolwiek uważam, że odcinanie się od tego, mówienie, że to jest bez sensu, że to jest pogańskie. Jeżeli oczywiście ktoś w święta czci choinkę, no to jest to pogańskie. Natomiast jeżeli ktoś nie wariuje z powodu choinki i obchodzi święta, jako na pamiątkę, to czemu nie? Dobra, to tyle w odpowiedzi. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, było to Prostivi.